Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiaj ponownie odwiedzimy Kingdom Come Deliverance. Spróbujemy odnaleźć legendarny miecz Królowej Saby. Pierwszy fragment udało mi się zdobyć przypadkiem, więc pokażę wam po prostu miejsce, w którym on się znajdował. No, nie będzie go tam, bo mam go już w plecaku. Przyszedł taki dzień, że postanowiłem sobie zarobić trochę na lewo, czyli okradając kogo się da i gdzie się da. I tak wieczorem zawędrowałem do miecznika z Ratajów na pierwszym piętrze jego mieszkania. W skrzyni pod oknem natrafiłem właśnie na kawałek legendarnego miecza. To mnie zmobilizowało, żeby trochę poszperać po necie, poszukać i dowiedzieć się o nim więcej. Właśnie tutaj mamy skrzynię pod oknem. Było to w miarę na początku gry, także na pewno otwierania zamków nie miałem jakoś wysoko rozwiniętego. Myślę, że spokojnie możecie zaryzykować. Grunt, żeby się nie dać złapać. Także u kowala był pierwszy fragment miecza Królowej Saby. Drugi fragment znajdziemy także w Ratajach przy jednym z uciekinierów ze Skalicy. Niegłupim pomysłem jest odpalenie questa od ratajskiego rządcy Nosi Wody. Pozwoli nam to dość łatwo namierzyć naszego delikwenta. Musimy odnaleźć Alexa, czyli przywódcę żebraków. Już po wzięciu questa właśnie Nosi Wody. On skrzyknie wszystkich chętnych do tej pracy przy ratuszu. Not everyone. There's not enough work for everyone, and no one wants to do the knacker's job. Nie pamiętam dokładnie, ile czekałem. Koło 12 godzin. But if they have to do a job that's not fit for a decent person, only for the knacker or the executioner's servant, so you think there's no point in it? That it's better to beg than have a job, even if it is hauling shit. You forget that that's a job for the knacker's hired hand, not for displaced people. When we return to Skalitz, they'll never be able to. Po rozmowie z nim oni tak zaraz nie przyjdą na rynek, także musimy im dać trochę czasu. Musicie się uzbroić w cierpliwość. Everyone's in need of coin, but not everyone is fit for such work. Teraz tak. Jeżeli załatwicie czekanowi fuchę przy noszeniu wody, dostaniecie w nagrodę od niego. O, tutaj mamy właśnie tego pana. Dostaniecie od niego drugi kawałek miecza. You hear about the water, Carrion? I can haul water all day long. So, do you want the job? There's plenty of other folk that will take it if you don't. I do. I want it. What do I have to do? Well, I could put in a good word for you, but you'll have to scratch my back too. Fair enough. Show me. Część miecza bez problemu będziemy mogli odebrać po zakończeniu tego questa. I'll do something for you, and you do something for me. Koleś będzie na drodze pomiędzy strumieniem a zamkiem. Tak jak wszystkie inne Nosi Wody, będzie sobie tam kursował z dołu do góry i z góry do dołu. Wystarczy go zaczepić. Zresztą jak zaraz zobaczycie i otrzymamy drugą część miecza. Oczywiście można też spróbować go okraść. Ewentualnie ogłuszyć, gdzieś się przyczaić w nocy i wtedy mu buchnąć. Ale myślę, że zrobienie questa jest najprostszym wyjściem. She was a great queen in ancient times. She gave Solomon a sword with magical powers.
Magical, eh? You shouldn't believe everything you hear. No, it's true. It's in the Bible. And this sword, once it's put back together, nothing can stop it. It can cut through bones, teeth, even steel and stone. I see. But you've only got one piece. What's that good for? I couldn't get it all. The fellow I bought it off didn't have the rest. He sold off bits and pieces. But they've got powers of healing, you see? And put strength in your... you know... manhood. What do you say? Deal? We'll shake on it. I'll get you the job. And you'll give me the piece of the Queen of Sheba's sword. Musicie tylko pamiętać, żeby wyznaczyć go do noszenia wody, a nie kupy. Tutaj akurat go spotkałem przy strumieniu, zaraz przy drodze do zamku. Wystarczy zagadać i bez większych problemów zdobędziemy kolejną część. So, about that reward you promised me. You kept your word, and so will I. Here you are. See you later. Następnie udałem się do miecznika z Sazawy, od którego otrzymałem zadanie zdobycia wszystkich części miecza. Można się dowiedzieć dzięki niemu mniej więcej, gdzie się one znajdują, a przy okazji trochę zarobić. He said he'd come from the Holy Land and he was selling various relics he'd collected on his travels to pay his way. I see. Well, I heard he had some fragments of a sacred sword that once belonged to the fabled Czech Queen of Sheba. But by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares, splinters from our Lord's cross, thorns from the crown, nothing of interest to me. And where did the pieces of the sword go? He sold them off to swordsmiths and blacksmiths hereabouts. They just keep them lying around at home for good luck. If I had them, I'd forge them back into a sword. Can you even imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the sword, I'd repay you very handsomely. Are you sure the Queen of Sheba's a Czech queen? Who else would she be? Have you not heard of her? Our some priest. She's in the Bible. Isn't it a bit strange that some pilgrim would have something so valuable? Are you suggesting you might have been lying? Well, people aren't to be trusted, but this is nothing to joke about. God would smite him in a flash if he made light of holy relics that way. What kind of power did this sword have? What do you think? It brought its bearer good luck in combat and protection from enemies. Where can I find the powers? Like I said, the smith hereabouts bought them from him. They say the largest piece is with the Ratai swordsmith. The bastard probably won't want to sell. But if you manage to swipe it somehow... I could do with a sword like that. What if you sold it to me? Well, everything has its price. But this one would be expensive. Getting hold of the bits is one thing. Forging them back together is quite another. That tinkerer from Ratai couldn't manage it. It does sound very interesting. I'll ask them and see what I can do. Excellent. You'll see you won't regret it. I'll pay you well. Kolejną część będziemy musieli buchnąć z chaty w Talenbergu. Za chwilę wam dokładnie na mapie pokażę, gdzie się ona znajduje. Najlepiej jest poczekać, aż
gospodarze zasną albo gdzieś sobie polezą. Wystarczy wbić do prawej spiżarni w ich domu. I tutaj na beczce sobie będzie rdzewiał kawałek przez nas poszukiwanego miecza. Także tak naprawdę mamy już 3 fragmenty, nie tak jak było napisane, 2. Tutaj właśnie w chacie, gdzie stoję, wchodzicie przez główne drzwi, skręcacie w lewo. Tam sobie będzie leżał. Kolejną część ma kowal w ledeczku. Najprawdopodobniej można ją od niego kupić. No, ja wybrałem trochę inną drogę. Bo za późno przeczytałem o tym, że jest ona na sprzedaż. Teraz dla wszystkich tych, którzy się tutaj zaraz oburzą, że kobiecie też się sięgło. 6-krotnie podchodziłem, żeby ogłuszyć tylko kowala. Za każdym razem ta baba wylazła i go znalazła i narobiła rumoru. Więc żeby nie była zazdrosna, że obściskuje jej chłopa, najpierw zająłem się nią, jak weszła do domu, a później potuptałem do kowala. What in God's name is he up to? Jest to o tyle ryzykowna metoda, że jak ktoś was zauważy, no to macie przechlapane. Tak samo musicie się liczyć z tym, że przez jakiś czas no nie będziecie zbyt lubiani tutaj i strażnicy mogą się do was przyczepić. No i ostatnia część. Tutaj jest kowal w klasztorze. Nie sprawdzałem, czy można od niego ją zakupić, no ale dość łatwo można ukraść. Tylko trzeba uważać właśnie na jego syna, żeby wyczuć odpowiedni moment, co by nas nie nakrył na kradzieży. Jak już zdobędziemy wszystkie 5 części, będziemy musieli wrócić do miecznika, który dał nam zlecenie na nie. Wiem, że film jest strasznie pocięty, ale mam nadzieję, że wystarczająco na mapach pokazałem, żebyście dali radę się odnaleźć. Po prostu w międzyczasie robiłem jeszcze inne questy i film by trwał z 3 godziny, gdybyśmy mieli to wszystko w jednym ciągu nagrać. It took quite some doing, but I have all the pieces. Really? Well, that is marvelous. Give it to me and I'll get to work right away. Here's your money. Fine. Thanks. Take care now. Teraz tak, mimo on przekuje ten miecz, na pewno minie więcej niż jeden dzień. Ja czekałem około 30 godzin chyba, żeby móc go nabić. 2 razy po 16 chyba, plus jeszcze kilka. Także spokojnie, myślę, że 2 dni możecie w ciemno poczekać.
ostatnio facetowi nie śpieszyło się, żeby sklecić ten miecz w całość. Good day to you. What do you need? So, have you forged the sword? No, I told you to come. Jak widzicie, 17 godzin to było za mało. So? No, I told. 23 też nie wystarczyły. Być może wystarczy poczekać dobę, czyli te 24-25 godzin. Ale tutaj zachowawczo i tak dla pewności jeszcze dołożyłem 18 godzin. Jak widzicie, cel osiągnięty. Miecz jest na sprzedaż. Czy chcecie go kupić? Decyzja należy do was. Powiem wam tak, jak na legendarny miecz, statystyki, no, dupska nie urywają, no, ale może nie są aż tak złe w porównaniu do innych. Jedyne, co mnie boli, to jego wytrzymałość, jak zaraz zobaczycie. No dalej, przewijaj. Trwałość 10. Podejrzewam, że co walkę bym musiał ten miecz naprawiać. Nie jestem pewien, czy jest to tego warte. No ja go kupiłem, żeby go mieć w swojej kolekcji. Ale czy się nadaje do walki? No mam spore wątpliwości. Dobrze, kochani, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że zaspokoiłem waszą ciekawość. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie. Ha ha ha!